Witam państwa, Michał Bugno. Ten program nazywa się Sektor Gości. A moją rozmówczynią jest dzisiaj znakomita zawodniczka MMA i, jak się okazuje, niedosła policjantka Karolina Kowalkiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dlaczego chciałaś zostać policjantką w przeszłości? Skąd w ogóle taki pomysł? Nie, to były takie dziecięce marzenia jako mała dziewczynka. No oglądałam się filmów i chciałam zostać albo policjantką, albo żołnierzem, ale mówię, to są takie, takie dziecięce marzenia. A to marzyły Ci się takie brawurowe akcje, że tak, y, tak łapiesz gangsterów? Tak, oglądałam gdzieś tam, nie wiem, policjantów z Miami, czy y, gliniarz i prokurator i oni tam ścigali tych przestępców, robili takie różne fajne rzeczy i też tak chciałam. Czyli chciałaś skuwać w kajdanki, ładować do radiowozu, gdzieś tam gonić ich z bronią w ręku? I jeść pączki i pić kawę. <laughs> jeść pączki i pić kawę? No tak zawsze było na, Ameryka na amerykańskich filmach, że tam na komisariacie było dużo pączków i kawy. Wydaje Ci się, że praca w policji może być dla kobiety fajna, może być atrakcyjna, ciekawa? Jak każda praca. Jeżeli komuś to sprawia przyjemność, to, to na pewno. No ale na pewno nie jest y, tak fajna, jak y, walki w MMA. Ty masz za sobą 8 walk. Powiedz, które momenty sprawiają Ci w Twojej karierze zawodowej najwięcej satysfakcji? Na pewno moment, kiedy... Na koniec walki to moja ręka wędruje do góry. To daje ogromną satysfakcję. I potem, kiedy już wracam do domu, kiedy rozpakuję walizki, tak sobie siadam na kanapie i mówię, wykurczę już po wszystkim. Już zrobiłam, to dałam radę. I to jest ten najfajniejszy moment. Wtedy rozumiem, że te wszystkie emocje są już całkowicie rozładowane, tak, a przed walką tak. one się kumulują w tobie? Tak, tak, tak. To wszystko się kumuluje. I naprawdę to dopiero puszcza kilka dni po walce te wszystkie emocje, to całe napięcie, ta adrenalina, ale to jest, to jest bardzo fajne. Okej, okay, ale mówisz o emocjach, o takich jak właśnie adrenalina, ale to, to czasem też jest stres, czy nie? Nie, ja się nie stresuję. A ja na początku, jak zaczynałaś karierę, to się trochę stresowałaś przed twoją pierwszą walką z Pauliną Bońkowską? Nie, właśnie się, się nigdy nie stresowałam. Mi to y, zawsze sprawiało ogromną radość, satysfakcję. Y, wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. I, i wychodząc do, do Ringu czy do Klatki, do Oktagonu, nie czuję się zestresowana, tylko szczęśliwa. A jak Ty w ogóle z perspektywy czasu wspominasz tamtą walkę z Pauliną Bońkowską, ten twój debiut na, na KSW? Mm, bardzo fajnie. Pamiętam jedną rzeczą się wtedy stresowałam. E, ważeniem, że trzeba było na ważenie wyjść w samej bieliźnie i to był dla mnie najbardziej stresujący moment z całej, z całej walki. A wtedy byłam underdogiem, nikt nie wierzył w to, że wygram. Dostałam e, szansę walki, debiutu na tak, dla tak dużej organizacji. E, zakochałam się wtedy w tym sporcie jeszcze bardziej. To co było dla Ciebie większym wyzwaniem? Właśnie ta pierwsza walka na, na KSW z Pauliną Bońkowską z 2012 roku, czy może już niedawny debiut y, na Gali UFC? Hmm, tak naprawdę do każdej walki podchodzę tak samo poważnie. Każdą walkę traktuję tak samo, a największym wyzwaniem nie jest dla mnie sama walka, ale, ale cały ten okres przygotowań, bo tak naprawdę walka trwa y, może trwać maksymalnie 25 minut, tak, a okres przygotowań. Y, tak naprawdę, jakby nie patrząc, to jest wiele lat, wiele tygodni, wiele miesięcy, wiele godzin spędzonych na Macie i wiele kontuzji. Ale <laughs> ja, odnoszę takie, i... ja odnoszę takie i... wrażenie, że e, te dwie walki były właśnie takie przełomowe w twojej karierze. Mm -hmm. Ta pierwsza walka na KSW, twój debiut, walka z Pauliną Bońkowską i właśnie ten, ten niedawny debiut na Gali UFC, dlatego że ta pierwsza walka sprawiła, że zaistniałaś medialnie mm -hmm. w Polsce bardzo mocno. A ten ostatni pojedynek sprawił, że twoja kariera nabrała takiego już wymiaru yy, ogólno, ogólnoświatowego. Mm -hmm. To co było większym wyzwaniem? Co bardziej zmieniło twoje życie, może? Moje życie dopiero się zmieni. <grywki> Najw najważniejsze pojedynki jeszcze są przede mną. Ja wychodzę, wychodzę z tego założenia. Tak naprawdę nie chcę porównywać tych dwóch walk, bo yy, ta, ta pierwsza walka z Pauliną Bonikowską wtedy byłam początkującym zawodnikiem, dopiero, dopiero zaczynałam i. To było na pewno dla mnie ogromne wyzwanie. Tutaj walcząc na UFC z Randą e, Marcos, była to już moja ósma walka. Już mo Można powiedzieć, że już no, nie jestem początkującą zawodniczką, ale już jestem zawodniczką MMA. I dzięki e, tej walce tak naprawdę zaistniałam gdzieś tam w świecie. Jak rozmawialiśmy. Trzy lata temu przed twoją walką na Gali KSW23 w Gdańsku, to wtedy mówiłaś, że zaczyna cię męczyć czasem ta popularność, a zwłaszcza wywiady, mm -hmm. kiedy, kiedy musisz ich udzielać e, coraz więcej. To powiedz, czy teraz, z perspektywy tych trzech lat, które, e, które upłynęły od tamtego czasu, zdążyłaś się już przyzwyczaić do tej popularności, do tych wywiadów? Tak, no to jest część mojej pracy. Kiedyś byłam bardzo, bardzo nieśmiała i to mnie bardzo przeszyło e, udzielanie wywiadów. Teraz już się z tym oswoiłam, jest to część mojej pracy. Jest to fajne, bo poznaję, poznaję fajnych, nowych ludzi. I już się do tego przyzwyczaiłam. Fakt jest to troszeczkę męczące. E, na przykład tak jak teraz jestem na dwa tygodnie przed walką. Tam za tydzień z hakiem wylatujemy. Jeszcze mam, mam tą końcówkę przygotowań, a na przykład dzisiaj wypada mi trening, więc to, to jest nie do końca fajne, ale. Ale z drugiej strony się może dzięki temu zregeneruje, mimo spędzę dzień. To wróćmy teraz jeszcze do momentu, w którym e, podpisałaś kontrakt z UFC. Ty w wywiadach opowiadałaś o tym, że najpierw piszczałaś, potem płakałaś, tak. cały czas nie mogłaś w to uwierzyć. W którym momencie dotarło do ciebie to, że będziesz walczyć dla największej organizacji ma na świecie? Jeszcze to do mnie nie dociera, że ja tam jestem. <laughs> Naprawdę. Yy... Już jestem po pierwszej wygranej walce, walce na UFC. Za mam drugą walkę na UFC, a ja cały czas nie mogę w to uwierzyć. Właściciele KSW byli bardzo mocno rozczarowani, kiedy poinformowałaś ich, że chcesz odejść do UFC, że już nie będziesz walczyć na galach e... KSW? No nie byli szczęśliwi, e... aczkolwiek przyjęli to ze zrozumieniem i tak jak już mówiłam wcześniej, w ogóle nie robili mi żadnych problemów. Poprosili mnie, żebym stoczyła jeszcze jedną walkę na KSW. Stoczyłam tą walkę i i mogłam pójść dalej w świat, więc jestem im za to naprawdę wdzięczna. A jak Dana White przywitał cię oficjalnie na Twitterze, to zrobiłaś sobie screena na pamiątkę? Yy, nie, bo yy, właśnie Paweł Kowalik wysłał mi informację, że Dana White mnie, mnie oficjalnie powitał. A mi się wydawało, że to jest takie normalne, że on tak wita każdego zawodnika, więc <gryw> nawet na to nie zwróciłam uwagi. Dopiero potem mnie uświadomili, że tylko wita tak wybranych. No ale w końcu zadebiutowałaś na UFC, pokonałaś Randę Marcos. Yy, sędziowie byli tutaj je, jednogłośnie, zadecydowali o tym, że, że ta walka zakończyła się Twoim mm. zwycięstwem. Ty wtedy powiedziałaś, napisałaś na Twitterze, że słowa są zbędne. A jak dzisiaj z perspektywy czasu oceniasz tamten pojedynek? Jestem z siebie zadowolona. Ogólnie jestem z siebie zadowolona. Yy, poza tą pierwszą rundą, gdzie, gdzie nie do końca byłam sobą, yy. Najfajniej zawalczyłam w tej trzeciej rundzie, i tak, tak cała walka miała wyglądać. Fajnie, że to udźwignęłam po prostu, że tak jak dużo osób yy, się obawiało, że jednak UFC, że zjemnie stres, że sobie mentalnie z tym nie poradzę, a z tym w ogóle nie miałam problemów. Przed tobą druga walka mhm. na gali UFC w Rotterdamie. Będziesz walczyć z Amerykanką Heather Clark. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałaś praktycznie nic na temat tej mhm. rywalki. Czy od, od tamtej pory dużo się zmieniło? Zdążyłaś już prześledzić jej karierę, obejrzeć jej walki, wiesz o niej wszystko? Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, wiem na pewno więcej niż wiedziałam na początku. To co możesz o niej powiedzieć? Jest na pewno bardzo, bardzo twardą zawodniczką. Nie przegrała chyba żadnej walki przez nokautę, ani przez poddanie, wszystkie walki, które prze, przegrała były, yy, były przegrane decyzją. Yy. Bo jest, no, jest taka solidna w każdej płaszczyźnie. Yy. Ona jest trochę starsza od Ciebie, ma 35 lat, ma yy -y. większe doświadczenie. Myślisz, że to będzie duży atut yy, z jej strony? To jest, yy. Ma kilka walk więcej, ale, ale walczyłam już z bardziej doświadczonymi przeciwniczkami, chociażby e, ka, ka, Kalindra Faria, która miała tych walk stoczonych chyba 20. E, więc... Zresztą ty jesteś niepok niepokonana, a Clark już cztery walki przegrała. Ona już wie, jak smakuje e, przegrana, jak smakuje porażka. Ja mam nadzieję, że się nie dowie. <grym> nigdy. <grym> nigdy. Mam nadzieję, że nigdy się nie dowie.